Wielkanoc to najważniejsze chrześcijańskie święto. Szczęśliwi ci, którzy mogą celebrować je w rodzinnym gronie. Są jednak tacy, którzy święta często spędzają na morzu. Nie widzą swych rodzin, nie malują pisanek, nie święcą pokarmów. Mogą za to dowoli cieszyć się lanym poniedziałkiem, bo czego jak czego, ale wody z pewnością im nie brakuje. Jak zatem wygląda Wielkanoc na morzu? O tym już teraz. O ile Boże Narodzenie jest dość powszechnie celebrowanym świętem, o tyle Wielkanoc w sposób szczególny obchodzą głównie Polacy. Jak wygląda więc to marynarskie świętowanie? Święta oczywiście zależą na statku od najważniejszego kucharza i kapitana. Jak te święta zorganizuje? Na polskich statkach oczywiście święta są piękne. Bo kucharzy mamy bardzo dobrych, wspaniałych kapitanów i oczywiście jest ten żurek i oczywiście jest ta biała kiełbasa i jajeczko i inne piękne potrawy, które serwują podczas świąt wielkanocnych. Otóż nie zawsze jest to tak pięknie, bo też zależy od sztormu, zależy od rejonu pływania, czy wszyscy muszą być na wachtach zmobilizowani. Nie mogą szaleć, muszą ciężko pracować. Też zależy, czy święta spędzamy w porcie, bo w porcie można pójść do kościoła, spotkać się w Stella Maris, spotkać się z domem marynarza. Tam są takim o Nowym Orlanie, są oczywiście ludzie, którzy dbają o to, żeby przyjść na statek, czyli ksiądz przychodzi, prezenty przynosi. Tak się odbywają święta na polskich, na naszych, z polskimi załogami. Ile Wielkanocy, jeśli pan pamięta, spędził pan na morzu? No i jak też radził pan sobie z tą tęsknotą za rodziną? Większość mojego życia, czyli 40 lat na morzu, to na palcach może policzyłbym święta w domu, na palcach. To jest to reszta, wszystko na morzach i oceanach. W czasach dawnych, czyli 50 lat temu, powiedzmy 40 lat temu, gdy pływaliśmy bez tych pięknych elektronicznych udogodnień, jak teraz, czyli internetu, czyli połączenia pięknego, my mieliśmy po prostu radio. Gdzie to radio łączyło się? Halo, Homer, halo, nie słychać? Tak żeśmy się komunikowali z rodziną. No a co można było powiedzieć, jak tam już kolejka, cała załoga stała, by dostać się do radia, to było ciężko, bo wszystkie statki chciały natychmiast rozmawiać. I w te 2-3 minuty to było: halo, wszystko dobrze? Dobrze. No to wszystkiego najlepszego i wszystkiego najlepszego. I smutek w tym momencie, smutek, ale radość, że chociaż się słyszało głos małżonki czy głos rodziny. To było to, co nas, że tak powiem, na morzach trzymało. Że jeszcze tam ktoś na nas czeka. W domu na nas ktoś czeka. Chciałbym złożyć wielkanocne życzenia wszystkim marynarzom, tym na morzach i oceanach i tym na lądzie i rodzinom marynarzy. Kochamy was i myślimy o was na morzach i oceanach. Życzymy, żebyście szczęśliwie wracali do domu.